Quo vadis? Dokąd zmierzasz? Choć może lepiej zapytać, dokąd zmierzamy? Świat pędzi do przodu, a my często w biegu. Próbujemy dotrzymać mu kroku. Cel? Tak naprawdę trudno jednoznacznie go określić, biorąc pod uwagę tak wiele rzeczy, które są jeszcze do zrobienia. Marzenia do zrealizowania? Czy potrzeby do zaspokojenia? Na tej drodze ku przyszłości nie możemy zapominać o tym, by wsłuchiwać się w ich głosy, starać się zrozumieć ich problemy i pomagać im, gdy są w potrzebie. Często w pogoni za nowoczesnością umykają nam wspomnienia, a warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć za siebie, by znaleźć punkt odniesienia. Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? I dokąd zmierzamy? Dla uczniów szkoły zawodowej powstały 3 pracownie i są to wszystkie pracownie w zawodach, w których kształcimy naszych uczniów. Jest pracownia kucharska, pracownia pomocnika obsługi hotelowej i murarsko-tynkarska. I wszyscy uczniowie, którzy chodzą do naszej szkoły zawodowej, kształcą się właśnie w tych zawodach. W tych 3 pracowniach będą mogli w tej chwili zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zmieniające się przepisy prawa oświatowego powodowały, że uczniowie szkoły zawodowej, żeby zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, musieli wyjeżdżać poza teren naszej placówki do wyspecjalizowanych miejsc egzaminacyjnych. Żeby unikać dla nich tego stresu, postanowiliśmy wybudować pracownie specjalistyczne tu, w Wejherowie, które spełniałyby standardy OKE. Ale to nie wszystko. Jeszcze w szkole przysposabiającej do pracy dla naszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powstały kolejne 3 pracownie. Marzenia nasze się spełniły i w tej chwili w tych pracowniach mogą odbywać się zajęcia z malarstwa, krawiectwa i ceramiki. I tak powstało 6 nowych pracowni. Jeżeli chodzi o priorytety w planowaniu zagospodarowania wnętrza tych pomieszczeń, to w przypadku pracowni dla uczniów szkoły zawodowej to było przystosowanie ich do standardów, które narzuca nam też Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i to, żeby uczniowie, którzy odbywają tam praktyczną naukę zawodu, jak najlepiej byli przygotowani do egzaminów zewnętrznych i w przyszłości do wykonywania tego właśnie zawodu. Jeżeli zaś chodzi o pracownię dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, to naszym priorytetem były zainteresowania uczniów. Przez kolejne lata, odkąd właśnie ta forma edukacyjna powstała w naszej placówce, przyglądaliśmy się uczniom szkoły przysposabiającej do pracy i okazało się, że wszelkie zadania manualne, wszelkie prace manualne, które wykonują, sprawiają im największą radość. I stąd właśnie pomysł na pracownię malarską, krawiecką i ceramiki, garncarstwa. To było nasze marzenie od zawsze, a teraz mogło się spełnić. Najwięcej trudności przy przebudowie, przy remoncie pracowni było z pozyskaniem środków na ten cel, ponieważ była to kosztowna inwestycja,
ale tutaj dzięki zrozumieniu naszych potrzeb, potrzeb naszych uczniów przez starostę powiatu wejherowskiego udało nam się zrealizować. Podziękowania chciałabym też skierować do Zarządu Powiatu Wejherowskiego za pomoc w realizacji naszych marzeń, za to, że mamy w tej chwili najnowocześniejsze pracownie dla naszych uczniów wśród wszystkich placówek specjalnych województwa pomorskiego, że jesteśmy ewenementem na skalę wojewódzką, gdyż w zawodach, w których kształcimy, odbywają ci uczniowie praktykę tu u nas na miejscu w placówce, mają możliwość kontynuowania swoich działań rewalidacyjnych w tych nowych pracowniach specjalistycznych i na zakończenie mogą teraz zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe też tu na miejscu w Wejherowie. Podziękowania też kierują na pewno rodzice naszych uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Ten typ szkolnictwa jest nowym szkolnictwem i myślę, że powstanie dla nich pracowni to jest odpowiedź na ich potrzeby, na ich zainteresowania i na ich oczekiwania. Warto myślę też dodać, że koła garncarskie, które znajdują się w pracowni ceramicznej, czekały na swoje otwarcie i na to, żeby móc z nich skorzystać 9 lat. W ocenie nauczyciela prowadzącego mamy w tej chwili Mercedesy w pracowni garncarskiej. Podziękowania chciałam też przekazać nauczycielom. Nauczycielom zawodu, którzy z cierpliwością znosili kolejne etapy remontu. Uczniom, którzy się bardzo zaangażowali w tworzenie tych pracowni na etapie przygotowania do remontu. Nauczycielom za ich pomysłowość, za to, że przybiegali o każdej praktycznie porze dnia i nocy z nowymi pomysłami, z nowymi oczekiwaniami, a ja cieszyłam się, że mogę spełniać ich marzenia. Jeżeli chodzi o uczniów przysposabiających do pracy, to wystarczy wejść na te zajęcia, żeby zobaczyć, jak emanuje z nich radość. Radość tworzenia, radość bycia w tych pomieszczeniach, radość z tego, że mogą wykazać się swoją ekspresją twórczą, zarówno na zajęciach krawiectwa, na już zupełnie nowy nasz dział ceramiki, no to w tej chwili jest spełnieniem naprawdę wielu marzeń naszych uczniów. Dalej w pracowniach specjalistycznych, w tym budynku do zagospodarowania został najniższy poziom, czyli piwnica i najwyższy, czyli strych. Zarówno jedno, jak i drugi poziom można jeszcze bardzo dobrze zagospodarować i oczywiście marzą nam się pewne realizacje i tak w piwnicy, w dawnej kuźni. Myślimy o utworzeniu klubu młodzieżowego dla uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast poddasze tego budynku myślimy o zagospodarowaniu jako centrum ekologii.